Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam wszystkich na dzisiejszej sesji i oficjalnie otwieram 89. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Bardzo serdecznie witam panów starostów wraz z zarządem, wszystkich radnych. Bardzo serdecznie witam dzisiaj gości, pana Marcina Kazimierczuka, radnego Sejmiku Wojewódzkiego. Witam panią dyrektor PCPR-u, panią Brygidę Adamajcic. Witam naszego pana skarbnika. Witam panią mecenas. Witam pana Karola Łomeckiego. Witam panią sekretarz. Serdecznie witam naszą panią szefową Biura Rady. Witam wszystkich mieszkańców Bartoszyc, telewizję Bartsat, wszystkich, którzy nas w tej chwili oglądają. Szanowni Państwo, chciałbym stwierdzić w tej chwili prawomocność naszych obrad, dlatego bardzo proszę, aby wszyscy radni obecni na sesji potwierdzili kworum. Bardzo proszę. Został Państwu wszystkim przedstawiony. Dodam do tych formalności na początku, że sesja oczywiście, tak jak już wcześniej powiedziałem, jest nagrywana, jest rejestrowana, a wobec tego obecność na dzisiejszej sesji jest równoznaczna ze zgodą na publikację wizerunku. I przechodzimy do porządku obrad. Otóż punkt pierwszy to jest otwarcie obrad 89. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu obrad 88. sesji Rady Powiatu. Punkt piąty, informacja z posiedzeń zarządu pomiędzy sesjami. Punkt szósty, informacja o sytuacji w oświacie po zakończeniu pierwszego semestru nauki. Punkt siódmy, podjęcie uchwał w sprawach. I to będą takie uchwały: zmiany w budżecie powiatu na rok 2024, zmiany wieloletniej prognozy finansowej, udzielenie pomocy finansowej województwu warmińsko-mazurskiemu na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. Kolejny punkt D, czyli wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie powierzenia gminie miejskiej Bartoszyce prowadzenia zadania publicznego. E, pozbawienie dróg kategorii drogi powiatowej. F, rozpatrzenie skargi na działalność starosty bartoszyckiego. G, określenie zadań i przeznaczenie środków PFRON w 2024 roku. H, ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat. Punkt 8 to sprawy różne. I punkt 9, zamknięcie obrad 89. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Tak wygląda porządek dzisiejszych obrad. Czy są uwagi do tego porządku? Nie widzę. Wobec tego poddaję ten porządek obrad pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego porządku obrad?
Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Pan Jerzy Szarejko jeszcze. Jesteś za, czy ten? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła porządek obrad wszystkimi głosami za radnych obecnych na dzisiejszej sesji. Wobec tego, że musimy w tej chwili zrobić pewną bardzo ważną rzecz, to ogłaszam pięciominutową przerwę, no może 10 minut. Także. Szanowni Państwo, wznawiam obrady 89. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego po przerwie i przechodzimy do dalszej realizacji porządku obrad. Kolejny punkt to jest przyjęcie protokołu obrad 88. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Jeśli nie widzę żadnych zgłoszeń ani uwag, stwierdzę, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła ten protokół. Nie widzę, wobec tego stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła protokół z 88. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Punkt 5 to informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. Dlatego teraz poproszę pana starostę Jana Zbigniewa Nadolnego o przedstawienie tego właśnie, tej informacji. Bardzo proszę, panie starosto. Raz. Jest tak? Słychać. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy 88. a 89. sesją Rady Powiatu, to jest pomiędzy 26 stycznia 2024 roku a 23 lutego 2024 roku. I w powyższym okresie Zarząd obradował na jednym posiedzeniu. To jest w dniu 15 lutego 2024 roku, na którym podjęto następujące uchwały. Uchwała nr 217, łamane na 614, łamane na 2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu bartoszewskiego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. I tutaj, Szanowni Państwo, został ogłoszony otwarty konkurs ofert, jak zwykle co roku, na realizację w 2024 roku zadań publicznych powiatu bartoszewskiego w zakresach ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, ochrona i promocja zdrowia, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz polityka prorodzinna. I nabór ofert na te wszystkie tematy trwa do 8 marca do godziny 15. Kolejna uchwała nr 217 łamane na 615 łamane na 2024 w sprawie wyznaczenia aptek ogólnodostępnych do pełnienia dyżurów w porze nocnej i dyżurów w dni wolne od pracy. I w związku z nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne Zarząd Powiatu podjął przedmiotową uchwałę ustalając dyżury aptek. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 20 do 22, w dni wolne od pracy w godzinach od 14 do 18. Kolejna uchwała nr 217 łamane na 616 łamane na 2024 w sprawie wydania opinii Zarządu Powiatu w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania. Tradycyjnie
Wysoka Rado, w okresie przedsesyjnym Zarząd Powiatu na swych posiedzeniach zajmował się właśnie sprawami związanymi z przygotowaniem materiałów pod obrady dzisiejszej sesji. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu staroście za tę informację. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to informacja o sytuacji w oświacie po zakończeniu pierwszego semestru nauki. Wszyscy radni otrzymali tę informację na piśmie. Wczoraj pewnie była omawiana również na komisji. Czy są uwagi do tej informacji? Nie widzę. Wobec tego stwierdzam, że Rada przyjęła informację za pierwszy semestr roku szkolnego 23-24 ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat bartoszycki. Przechodzimy do kolejnego punktu. Kolejny punkt to jest podjęcie uchwał w sprawach i teraz bardzo poproszę pana przewodniczącego Komisji Budżetu i Spraw Powiatu, pana radnego Wiesława Kuracha o przedstawienie opinii komisji, która się wczoraj właśnie odbyła. Bardzo proszę, panie radny. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Komisja na posiedzeniu w dniu wczorajszym omówiła dzisiejszy porządek obrad, jak również odniosła się do projektów uchwał, które będą dzisiaj procedowane. I pierwszy projekt uchwały zmiany w budżecie powiatu na rok 2024, jak również związane z nim zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2024-2037. Komisja zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie. Ja chciałbym w tym miejscu zatrzymać się na chwilę i wspomnieć o tym tutaj przy zmianach w budżecie. Nastąpiło tutaj przeniesienie wydatku z zadania inwestycyjnego modernizacja i przebudowa infrastruktury parkingowej na terenie działki nr 77 i 380 obręb 4 gminy miejskiej Bartoszyce i powstanie nowego zadania częściowe zagospodarowanie działki nr 381 obręb nr 4 Bartoszyce. Tak jak na pewno Państwo już zauważyli, są prowadzone tutaj prace obok budynku starostwa i ronda. To nowe zadanie ma na celu zagospodarowanie terenu, jak również przygotowanie miejsca pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Tu jest wspólna inicjatywa gdyby z zarządu, jak również pozostałych radnych. Kolejne zadanie inwestycyjne, udzielenie pomocy finansowej województwu warmińsko-mazurskiemu na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2024 roku. Komisja zaopiniowania również pozytywnie. Kolejny projekt uchwały, wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie powierzenia gminie miejskiej Bartoszyce prowadzenia zadania publicznego. Tu również Komisja zaopiniowała ten projekt uchwały jednomyślnie, pozytywnie. Pozbawienie dróg kategorii drogi powiatowej. Tu również jest opinia pozytywna. Rozpatrzenie skargi na działalność starosty bartoszyckiego. Tu komisja stwierdziła, że skarga jest niezasadna. I określenie zadań i przeznaczenie środków PFRON w 2024 roku. Komisja tu zaopiniowała pozytywnie. I ostatni projekt uchwały, ustalenie szczegółowych zadań ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat. Tu również komisja ten projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu za tę opinię. Wobec tego możemy przejść do procedowania, do uchwalania tych uchwał. Otóż pierwsza z tych uchwał to jest uchwała, jak już wiemy, budżetowa.
Ja przeczytam wstęp, czyli uchwała nr 89 łamane na 420 łamane na 2024 uchwały Rady Powiatu Bartoszewskiego, uchwała Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2024. To jest dalej podstawa prawna i Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Zgodnie z umową wcześniejszą, nie będę czytał w tej chwili tej treści całej tej uchwały, tylko przejdziemy od razu do głosowania, chyba że ktoś ma jakąś uwagę. Nie widzę, wobec tego poddaję tę uchwałę pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Jeszcze pani Jadwiga tylko. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała nr 89 łamane na 421 łamane na 2024 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszewskiego na lata 2024-37. I tutaj jest podstawa prawna. Dalej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje, jest treść uchwały, która jest konsekwencją tej uchwały, którą przyjęliśmy po prostu wcześniej. Dlatego poddaję od razu tę uchwałę pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła tę uchwałę do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała nr 89 łamane na 422 łamane na 2024 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu warmińsko-mazurskiemu na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. I również jest tutaj podstawa prawna, po której Rada Powiatu uchwala, co następuje. Tu jest dalej treść uchwały. Ja tylko krótko powiem, że to jest standardowa uchwała, która jest uchwalana co roku ze środkami przeznaczonymi właśnie na działalność biura w Brukseli. Dlatego myślę, że od razu możemy też przejść do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła tę uchwałę do realizacji. Kolejna uchwała to jest uchwała nr 89 łamane na 423 łamane na 2024 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie powierzenia gminie miejskiej Bartoszyce prowadzenia zadania publicznego. Po podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje i również uchwała jest Państwu znana, dlatego też bez czytania, chyba że chcecie Państwo, żebym przeczytał, to proszę powiedzieć. I wtedy w takim razie mogę przejść do głosowania, tak? I proszę bardzo, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego
przyjęła tę uchwałę do realizacji. Kolejna uchwała to jest uchwała numer 89/424/2024 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej. Tu chodzi o drogi po prostu w Pisztynku. Też uchwała znana wszystkim Państwu, wobec tego myślę, że możemy przejść do głosowania. Wobec tego zadaję pytanie, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały do realizacji, kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła uchwałę do realizacji. Kolejna uchwała to jest uchwała numer 89/425/2024 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność starosty Bartoszewskiego. Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. I tu przeczytam. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się ze skargą z dnia 14 stycznia 2024 roku złożoną przez mieszkańca Górowa i Ławeckiego na działalność starosty Bartoszewskiego, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Powiatu Bartoszewskiego uznaje skargę za bezzasadną. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do uchwały i zobowiązuje się przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tyle uchwała. Uzasadnienie oczywiście wszystkim radnym jest znane. Wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jest za 14 głosów, dwie osoby wstrzymały się od głosu. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała numer 89/426/2024 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON w 2024 roku. Tu na podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Treść jest oczywiście znana, jest obecna pani dyrektor. Jakby coś, to może udzielić też wyjaśnień. Jeśli nie, to wobec tego przechodzimy do przegłosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały do realizacji? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę do realizacji. Kolejna uchwała to jest uchwała numer 89/427/2024 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat. To jest też uchwała dotycząca PCPR-u. I też treść uchwały jest wszystkim Państwu znana. Wobec tego możemy chyba przejść do głosowania. Wobec tego pytam, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła tę uchwałę do realizacji. I przechodzimy teraz do kolejnego punktu porządku obrad, bo już uchwały wszystkie zostały uchwalone i sprawy różne. Czy ktoś chciałby z Państwa zabrać w sprawach różnych? Aż widzę dwa zgłoszenia. Nie wiem, kto był pierwszy, czy pan Piotr Stapaj, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam takie pytanie tutaj do zarządu, ale również jest pan Arkadiusz. Wiemy, że w oświacie będą podwyżki i tutaj pytanie, czy my jako powiat mamy zabezpieczone środki, czy
oświata, Ministerstwo Oświaty już tą dodatek do tej subwencji został przekazany. Czy będziemy musieli najpierw z własnych środków uregulować te podwyżki, a następnie będziemy czekali na wpłatę z ministerstwa? Szanowni Państwo, na dzień dzisiejszy jakby będziemy musieli pokryć to z własnych środków, natomiast myślę, że w marcu środki zostaną przekazane tutaj do nas, z ministerstwa, więc jakby budżety jednostek szkół będą zwiększone o te środki po prostu przekazane. Nie ma zagrożenia na ten czas. Dziękuję. Pan kolejny radny, proszę bardzo. Ja chciałbym zwrócić się do pana starosty w imieniu mieszkańców gminy Bartoszyce, konkretnie miejscowości Kinwągi, Chełmiec, Pasławki, odnośnie pilnej interwencji. Chodzi o naprawę drogi na odcinku Różyna-Kinwągi. Jest to droga gruntowa, ona jest po zimie rozmyta i na dzień dzisiejszy praktycznie tą drogą nie da się w ogóle jeździć. Tam ludzie jeżdżą na pierwszym biegu i to bez gazu i nie mogą po prostu się przemieszczać. Także ta droga wymaga pilnej interwencji, nie wymaga to łatania asfaltem i mieszkańcy proszą, żeby jak najszybciej tą drogę naprawić do stanu takiego, przynajmniej żeby można było tą drogą jeździć. Ona jest naprawdę w bardzo złym stanie i mieszkańcy za moim pośrednictwem proszą, żeby jak najszybciej się tą naprawą, chociażby częściową teraz po zimie zająć. Tylko tyle, dziękuję. Jeden. Czy pan starosta odpowie teraz, tak? Raz. Szanowny panie Grzegorzu, no takich dróg wiemy jest sporo w naszym powiecie, nie tylko w Sępopolu, ale być może, że akurat ta droga Różyna-Kinwągi rzeczywiście jest taką no, ekstremalną drogą, jak tutaj pan powiedział. My tutaj oczywiście przygotowani jesteśmy na remonty tych dróg nieutwardzonych i będziemy to czynić. Natomiast no, jest zawsze kwestia tej pogody, no, bo w takich warunkach jakiekolwiek tam wyrównanie tego, czy powiedzmy dowiezienie jakichś elementów, które by połatały te dziury, też nie będzie no, trwałe. W związku z czym no, czekamy, tutaj zresztą jest z nami pan dyrektor dróg, mógłby o tym bardzo długo i szeroko mówić. Wiemy, że są takie problemy i kłopoty i na pewno, jeśli tylko pogoda się ustabilizuje, nie będzie przymrozków i opadów, no to oczywiście startujemy w miarę możliwości na wszystkie drogi, które potrzebują tego tematu, tej naprawy, ale tutaj, jeśli pan to zgłosił akurat dzisiaj, spróbujemy to w pierwszej kolejności naprawić. No. Priorytetowo, tak jest. Więc tu już później będziemy się dogadywać z zarządem dróg, żeby tak właśnie uczynili. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mam drugi mikrofon. W tej chwili o głos poprosił pan radny Pająk. Bardzo proszę, panie Robercie. Jest. Panie Przewodniczący, Szanowna Narodo, Panie Starosto, ja mam takie jedno pytanie natury takiej technicznej. Czy wreszcie ktoś naprawi tutaj nagłośnienia na tej sali, żebyśmy na sesji nie wyglądali trochę komicznie, przekładając sobie mikrofon. Nowa sala, elegancka, a po prostu, no, szkoda słów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo słuszna uwaga. No widzicie Państwo, jak to jest. Też wolałbym mówić normalnie do mikrofonu. Także popieram tutaj głos pana Roberta. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Skoro nie, to cóż, życząc wszystkim Państwu dużo zdrowia, zamykam 89. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję bardzo.